Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Planet Craftera. Tak, dla tych wszystkich, którzy nie wierzyli, że kiedykolwiek jeszcze Planet Crafter wleci na kanał. No i co? No i co? Mówiłem, że nie koniec serii. Mówiłem, czekałem na jakiś faktycznie update, moi drodzy. Wleciał naprawdę gruby update, który wprowadza naprawdę dużo przedmiotów, dużo nowych maszyn, dużo elementów naszego, powiedzmy, głównego ekwipunku i tak dalej. No i między innymi wprowadza też to, co już zresztą możecie widzieć, moi drodzy, tutaj co mamy? Atmosfera, dokładnie tak. I teraz wychodzę sobie i tlen mi nie opada, nie spa... Ty siedzisz na mnie, ty, zejdź ze mnie, ej, to było dziwne. W każdym razie, widzowie, możemy teraz sobie na spokojnie latać po naszym świecie, nie przejmując się o spadający tlen, co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważną rzeczą, szczególnie, że jak już jest na tyle zaawansowany, ile ja jestem, powiedzmy, na tym świecie, no to faktycznie ten tlen wciąż uciekający i tak był problemem, bardzo, bardzo dużym problemem i teraz faktycznie wreszcie tak steraformowaliśmy tą planetę, że nie musimy już martwić się o tlen. I słuchajcie, słuchajcie, co, od czego by tutaj w sumie zacząć. Mamy teraz indeks terraformacji 4.00, czy tam przecinek 00 TTI. No i do ryb wciąż nam brakuje oj bardzo, bardzo dużo. W każdym razie wejdziemy sobie na przykład w interfejs i jak widzicie, możemy sobie tutaj przewinąć troszeczkę rzeczy. Dosłownie odtąd, myślę, poczynając. Mamy egzoszkielet T3. Mamy filtr powietrza, który zmniejsza zużycie tlenu w zależności od stopnia terraformacji. W sumie to już chyba mieliśmy, albo teraz to przyszło, nie wiem, tak mi się to troszeczkę nie kojarzy, ale okej. Mamy auto rzemieślnika, co jest też bardzo ciekawą opcją. Automatycznie stwórz wybrany przepis, jeśli składniki znajdują się w określonym zakresie w szafkach lub bezpośrednio na świecie. Ciekawe, jak to będzie do końca działało, no bo to tak w sumie co, będzie nam wszystkie surowce gdzieś tam brało z naszych tutaj skrzynek? Nie wiem, to już mieliśmy, to mieliśmy. Pręt osmu mamy, niezwykle skondensowany osm, dobra, fajnie, no i to już akurat mieliśmy. Moi drodzy, coś, na co też długo czekałem i podejrzewam nie tylko ja, ale wielu z was, którzy również pewnie gracie w Planet Craftera. Ekstraktor rudy T3, który wydobywa rudy w zależności od naszego wyboru, czyli możemy sobie wybrać daną rudę, po prostu, którą ma wydobywać ten ekstraktor. No kurde, wreszcie nie będzie takiego bałaganu w tych ekstraktorach, wreszcie to będzie można sobie tak, wiecie, tak poustawiać i w ogóle. Mało tego, czekajcie, bo tutaj mamy ogrzewacz T4 i tak dalej, wiertło, ale ja wiem, że są nowe wiertła, tylko czekajcie, które to pomieszczenie było do tego, bo dajże to będzie tutaj, przy biomasach? Tak jest! Uhuhuhu. Wait. Podgrzewacz T5, moi drodzy, podgrzewacz T5. On ma ciepło, ile on generuje? 4530. A ten T4? O, tutaj przecież mogłem sobie zobaczyć, jak głupi jestem, ja już to mam odblokowane w sumie praktycznie. Tutaj mamy ciepła 538, a tu mamy 4530, ale jakie to jest drogie do stworzenia. O kurde, ekstraktor rudy T3 również mamy. Czekaj, i wiertło T5, let's go! Jak ja długo czekałem. Przecież ja tych wierteł T4, zobaczcie, to ciepła 25, a tutaj mamy wiertło T5. 280 na sekundę będzie nam dawało i ciśnienia 3580, a tutaj ciśnienie było 459, także naprawdę wielokrotnie więcej, a w sumie, no dobra, pręty potrzebujemy, tak, super stopu i pręty z osmu, ale mimo wszystko, kurde, no to jest so much good stuff, że tak powiem, nie? Dobra, co my tu jeszcze mamy takiego typowo stąd? Rakieta do rozsiewania owadów, to chyba było akurat. Tu mamy to wiertło T5, bo tutaj potrzebowaliśmy tej biomasy, ale z tego co widzę, to już mam odblokowane. Nie wiem, ile dokładnie tej biomasy potrzebowałem, ale grałem na tyle długo na tym świecie, że już zdążyłem odblokować wszystko, nawet to, co dopiero miałbym niedawno. Ej, patrzcie, to larwa motyla Imeo i Serena. 1200 mnożnik owadów. Wow, pani kocha... Mutagen T2. 50 tysięcy potrzebuje tutaj, a ja mam 8. Okej, dobra, no to będzie do czego dążyć. Fajnie, że nie wszystko mam odblokowane. Ult 2 i mamy farma motyli T2.
2. Spoko. Naprawdę, naprawdę spoko. Kurde, dobra, Jezu, od czego by tu się... W ogóle, czym by się tu najpierw zająć? Może zobaczmy sobie jedną tutaj rzecz. Bo, nie, no tego nie było. Filtr powietrza, nie ma opcji. Zmniejsza zużycie tlenu w zależności od stopnia terraformacji. Po prostu to jakby teraz mi nie do końca jest potrzebne, ale faktycznie na wcześniejsze etapy to jest akurat bardzo dobra rzecz. Ale, poczekajcie, bo tu mamy te plecak T5. Nie. Plecak odrzutowy T3, a my mamy jaki? Mamy T3, dobra. I mamy buty zręcznościowe T3. Egzoszkielet T2. A tutaj mamy... A gdzie jest egzoszkielet? Ty czekaj, wait. Co ja tam potrzebuję do tego? Czy to nie jest odblokowane? Nie, to było tutaj, że odblokowane. Egzoszkielet T3. Terraformat... No ale to już mamy jakby odblokowane typowo. Czekaj, czy ja miałem jeszcze coś innego? No bo tutaj żeśmy wytwarzali takie bardziej... A, dobra, w tym. Ja wszystko w tej bardziej zaawansowanej, kurde, w tej podstawowej, ty. Dobra, poczekaj. Prędkość wydobycia T4, a my mamy co? Nie, mamy T4, dobra, bo już troszeczkę pogubiłem w tym, co mam. Ale czekaj, a buty zręcznościowe? Nie, T3, czyli tutaj jest... Czyli tylko egzoszkielet nam tutaj przychodzi typowo. I tamto coś tam do tlenu ewentualnie. Tutaj plecak wszystko się zgadza, chociaż to też jest takie... Bo tu mamy i potem tu mamy T5, przeplecaki odrzutowe, tak, wszystko. Dobra, okej. Okay. No najpierw w takim razie może zrobilibyśmy sobie to, why not? Pręt uranowy, pręt superstopu, 2x8, maybe dam radę. Powinienem mieć w zasadzie wszystkiego. Muszę sobie przypomnieć, jak się grało w tą grę, bo ja teraz nie grałem jakiś czas temu w nią, także no... Może być różnie, widzowie, może być różnie. Czekaj, pytanko. Czy ja miałem przecież teleporty. Ja tutaj w teleportach mam super stop, dokładnie. Tam, gdzie mamy super stopy. Ale tu będzie można sobie ułożyć, kurczę, te. No właśnie, bo nowa wiadomość. Zresztą widzicie, jak to mniej więcej wygląda, nie? Jak mamy tutaj typowo surowce, których nie potrzebujemy aż w takiej ilości, nie? Na daną chwilę, tylko chcemy, żeby tutaj nam się wydobywały super stopy, nie? Taka sytuacja. Dobra, powyciągajmy sobie normalnie super stopy, ale mi się odbija, kurde. Najedzony, panie pobrzegi. Dobra, weźmy sobie, wyciągnijmy tutaj te super stopy. Zaraz sobie przerobimy tam na pręty. I będzie gicze. Ja tu jeszcze miałem, nie? I proszę bardzo, gdzieś jeszcze miałem? Tu jeszcze mam, Boże, ja tych maszyn tutaj ustawiałem w ciul. A tu jeszcze mi... O, ja tu mam pręty! Dobra, to w ogóle to wywalone, to ja nie potrzebuję tego, to daj, ja wezmę sobie kilka prętów, wezmę sobie tak. Przydało się, kurczę, to wszystko sobie odkładać. Ej, no część mogę wziąć, no przy okazji będę sobie mógł od razu ten... Co to jest tamto w ogóle? Co to za ikona jest, ty? What? Ej, dobra, to wygląda interesująco. Ej, co to mi pokazuje? Czy to jest... What is this? To. Co to jest? Ty, ja muszę to sprawdzić, bo mi to nie daje spokoju w ogóle, ty. Dawaj, leć! Czy to jest moja po prostu pierwotna ta baza? Że to mi pokazuje, bo tutaj była ta pierwotna baza. To chyba o to chodzi ewentualnie. Nie, tu była kapsuła. Wait, what? Co to jest? Ej, dobra, to będzie trzeba sprawdzić później, bo to dziś pokazuje w ogóle mi gdzieś... Daleko, nie? Ja myślałem, że to jest ta moja pierwsza kapsuła, ale nie, to jest jeszcze coś innego. Orzeźku, dobra. Ale kurczę, aż mi się znowu zachciało grać Planet Craftera, nie? Jak takie nowe rzeczy. No bo wiecie, mogę coś nowego odblokować, mogę coś nowego stworzyć, to jest super, nie? Szczególnie, że wiecie, tych podgrzewaczy, tych wierteł, te cztery, to ja tutaj stawiałem tyle, że głowa mała, nie? Dobra. Przede wszystkim tak, musimy sobie zrobić tutaj, rozumiesz, normalnie super... Aha, jeszcze aluminium. Zapomniałem, że aluminium to tylko potrzeba w ogóle, ty! Ale ja mam na szczęście tutaj, tylko problem mam taki, żeby to odłożyć wszystko. Czekaj, odłóżmy sobie to, weźmy sobie aluminium i teraz twórzmy sobie normalnie kolejne pręty, bo prętów i tak będę potrzebował bardzo dużo. Już, dobra, git. Resztę sobie na razie odłożymy. Czy bo tu mam 8, tu mam super stopy. Dobra, odłożymy sobie super stopy. Odłożymy sobie aluminium.
Tu możemy jeszcze do superstopu wrzucić trochę prętu, bo ile my tam, co tam potrzebowaliśmy do egzoszkieleta? Jednego takiego prętu, czy dwóch? Wait, nie tutaj, a tutaj. Jeden taki pręt, jeden uranowy, 2 osmu, okej. Czekaj, to sobie zrobimy w ten sposób. 2 razy 8 i uranowy pręt, ale ja nie wiem czy... Dobra, nieważne, ja zapomniałem, że ja tutaj w miarę dużo różnych rzeczy mam. Może nie jakoś bardzo, ale mimo wszystko mam. Dobra, czy coś jeszcze? Nie, chyba tylko muszę mieć po prostu zdjęty ten mój egzoszkielet T2. Tak jest, dobra, to zdejmujemy egzoszkielet T2. Ups! Okej, i egzoszkielet T3, poproszę. I zakładamy. Zakładamy. Przepraszam. Nie mogę założyć, bo nie mam miejsc. Poproszę to z powrotem. Halo, bo to te chipy, to wszystko, bo ja potem będę tego szukał. Cyk. Dobra. Jeszcze 5 slotów mamy. Uuu, ej, fajnie. Nice. Tylko do czego by nam to było potrzeba? To coś jakiegoś tam. Czekaj, kompas? Mikrochip kompas? Nie, mamy już przecież. Mamy te wszystkie w zasadzie, nie? Prędkości wydobycia i tak dalej. No nie wiem, no ale mamy większy ekwipunek, więc generalnie ja tam się cieszę zawsze spoko, nie? Musimy sobie uzupełnić wodę. Gdzieś tu jeszcze miałem wodę. Dobrze. Tu mamy naszą statuetkę, jakieś te kwarce pulsarowe, coś do jedzonka. Mam tu super jedzenie wysokiej jakości, ale będę sobie jadł, kurczę, bakłażany. Pomogę. I zapiszmy sobie giereczkę, rozumiesz normalnie. Dobra, i zobaczmy... tak, jak zrobić te lepsze wiertła i jak ciężko będzie mi zrobić właśnie ekstraktor rudy. Jeszcze tego autorzemieślnika chciałem sprawdzić. Dobra, wiecie co, sprawdźmy tego autorzemieślnika, jak to działa, bo jeżeli to będzie mi na przykład mogło przerabiać przedmioty. Kurczę, można, ty, ja nie wiem czy to nie jest w ten sposób specjalnie zrobione. Ja to tak rozkwijam, patrzcie, jak lecimy sobie załóżmy tutaj, nie? Do superstopów. Wszystkie te ekstraktory rudy mielibyśmy nastawione tylko i wyłącznie na superstopy, że wydobywalibyśmy tylko superstopy, to być może ta maszyna pozwoli nam bezpośrednio... Aha, dobra, bo to ma taki zasięg swój. Aha. O, a ja tu w ogóle miałem jeszcze skrzyneczki, okej. Okay. Czekaj. No dobra, bo ja to widzę, że to wcale nie chce się tak tutaj za bardzo postawić. Czy to musi być w zasięgu konkretnym, czy ja to po prostu w bazie mam typowo? Kurczę, bo myślałem sobie, że tutaj sobie to ustawię. A nie, to musi być na tym wtedy. Okej, no ale dobra, załóżmy, że to będzie sobie typowo tutaj stało, nie? Nie wiem jak to... Tak? Czekaj, bo guziki mi się mylą, czekaj. R. Tu jest taka strzałeczka, coś tego, nie? Bo tak próbuję to znaleźć. Powinno być tą stroną chyba, nie? Jakoś tak... A, ustawmy w ten sposób, dobra. I okej. I to jest... Bierze ten cały zakres tutaj. No tego nam nie złapie chyba. Chyba nam nie złapie tego. Chociaż w sumie może by złapało. Czyli wystarczy, że będziemy mieli tutaj w boksach dane przedmioty. Załóżmy, no tak jak mamy aluminium superstopy, nie? I otwórz autocraftera. Okej, ekstraktor rudy T2. A, to nam pokazuje, co mamy w zasięgu, tak? Czyli mamy te ekstraktory rudy, są w zasięgu też. Okej, mamy te szafki pospolitą, larwę zarobiście i autorzemieślnika. Dobra, wybierz przepis do automatycznego tworzenia. Ten przepis zostanie automatycznie stworzony, jeśli wymagane składniki znajdą się w zasięgu. Zapasy i przedmioty w zasięgu. Oj, tutaj wybieramy, ale fajne to jest! Jeju, to jest takie dobre. Dobra, no to w takim razie, no co, pręty z superstopu przede wszystkim. I to będzie nam tworzył. Jo, genialne. Genialne. No genialne. Ja pierdzielę, co ty gadasz. Dobra, i teraz sobie by tam szuka ewentualnie na kole. Ja, co ty gadasz. Ej, kozak to jest. To, oj, to mi się mega podoba. Autokraftery. Kurde, kozak. No kozak. Fajnie, bo to leci w taką, wiecie, w taką automatyzację naprawdę, gdzie te pręty, to wszystko, to wytwarzanie tego było strasznie irytujące, nie? Dobra, to w ogóle zmienia całą postać rzeczy, jeżeli chodzi o w ogóle jakiekolwiek
ustawianie maszyn, tak? No bo to wtedy najlepiej by było ustawić sobie gdzieś tutaj pomiędzy, żeby złapało najlepiej chyba wszystkie te ekstraktory na przykład. Jestem ciekaw, jak będzie z ekstraktorem rudy T3, ale to jest dobre! To jest naprawdę, kurczę, dobre! Jaram się niesamowicie, kurde! Dobra, i teraz sobie to normalnie tam wrzucimy, mamy troszeczkę tych super stopów, tu akurat tych już nie łapię, nie? Więc tu będzie trzeba... Ale te wszystkie ekstraktory będzie trzeba zamienić na T3, to na pewno, tylko właśnie to jest ten problem, że to trochę zużywa. I teraz co, wrzucam sobie tu i od razu się nie no, genialne, genialne. To wiadomo, ma swój jakiś tutaj limit slotów, ale też, czekaj, 5, 6, 8, tak? 8 slotów ma tutaj w zanadrzu, no i możemy sobie stąd spokojnie wyciągnąć, włożyć do genialne, naprawdę, naprawdę genialne. Dobra, zobaczmy, czego potrzebujemy do stworzenia ekstraktora rudy T3. Właśnie prętu z superstopów, no raczej ich w miarę dużo mamy. Pręty z osmu mogą być większym problemem i pręty irydowe, których również za dużo nie mam, ale myślę, że będziemy mogli troszeczkę prętów irydowych z ogrzewacza T4 sobie odrobić, chociaż z drugiej strony nie, tutaj potrzeba aż trzech, ojojoj. Ale one dają tyle ciepła, że zrezygnujemy sobie troszeczkę z ogrzewaczy T4, zamienimy je sobie na ogrzewacze T5 właśnie. I myślę, że to nie będzie takie złe. Jedynie co, że więcej wybuchowego proszku też będziemy potrzebować. Okej, czekają nas niemałe zmiany na bazie, bo wszystkie maszyny będzie trzeba zamieniać, wszystkie, kurcze. Całe ułożenie w ogóle tych wszystkich maszyn też będę musiał się tutaj zastanowić nad tym, bo nie pasuje mi to, że mam to ułożone w taki sposób, jak jest teraz, czyli po prostu jest taka, wiecie, taka górka, po prostu tam jest wszystko zestakowane. Ja tam tych ogrzewaczy mam, nie wiem, 20 parę czy ileś. I wydaje mi się, że lepszą opcją byłoby zrobienie jakiejś takiej, wiecie, platformy, po prostu sobie tutaj jakichś takich fundamentów, coś, i na tym sobie ewentualnie stawiać normalnie maszyny, bo czemu by nie? Okej, dobra, załóżmy... Nie wiem, od czego zacząć w zasadzie, nie wiem, od czego zacząć. Dobra, a jeszcze jedna rzecz, zobaczmy sobie, czego potrzebujemy do wiertła T5. Potrzebujemy również prętu z osmu i pręty z superstopu. Dobra, wydaje mi się, że tak. Tam, gdzie mamy właśnie superstopy i tam, gdzie mamy osm, na pewno będziemy musieli sobie te autokraftery podawać, bo to nam w jakiś sposób zwiększy produktywność jakkolwiek. I do tego musimy tam na pewno ogarnąć sobie ekstraktory rudy T3. Więc może w pierwszej kolejności spróbuję ogarnąć, tylko pytanie, czy ja w ogóle mam osm jakkolwiek w jakichś takich większych ilościach, chyba nie za bardzo, chociaż jakieś tutaj pręty widzę, coś tego, ale to nie jest osmu. Jedynie gdzie mamy dużo osmu, no to może właśnie tam, gdzie wydobywam osm, ale czy tam go było dużo? Ja tutaj wszystko chyba czyściłem, nie? Tak jest. Było wszystko czyszczone, tu jedynie co z tych maszynek po prostu sobie powyciągam, więc wcale tych prętów jakoś super dużo mieć nie będę, bo nawet tak na dobrą sprawę do tej pory nie potrzebowałem takich ilości tego osmu właśnie. I nie mamy tutaj tego craftera, więc będzie trzeba tutaj ogarnąć pręt super stopu, to miałem akurat w domu. Dobra, to będziemy się tym bawić na spokojnie. Z tego zrobię sobie jakieś 4 pręty, 4-5 coś, nie? Więc akurat, czekajcie, tutaj proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, tak? Dobra, nie, 3 zrobiłem w zasadzie nawet, ale tu jeszcze będziemy mieli, dobra. Okej, cyk, to jeszcze przynajmniej jeden. Mamy 4 pręty z osmu na razie. Bo jeszcze chcę zobaczyć, jak ten ekstraktor rudy w ogóle będzie się zachowywał, ile on tam będzie miał w sobie miejsca i tak dalej, i tak dalej. Bo z tego co widzę, on ma taką skrzyneczkę pojedynczą, tak jak tutaj w ekstraktorze rudy pierwszego poziomu, ale no tu jest ta różnica, że będzie się tylko i wyłącznie dany surowiec wydobywał, więc tutaj nie potrzebujemy mieć aż takiej wielkiej skrzyni. Chociaż nie ukrywam, byłoby to całkiem fajne. Ale może ekstraktor rudy T4, nie wiadomo, nie wiadomo. Okej, pręty irydowe. Tutaj może być ten problem, że właśnie irydu za dużo tutaj chyba nie mam, ale może chociażbyśmy zrobili sobie, wiecie, jedną coś, maszynkę dla testu. A nawet, nawet więcej sobie zrobię. Kurde, dawaj. 3 wiertła jakbym ogarnął, to by było naprawdę, naprawdę sympatycznie, nie? Na razie sobie tutaj jeden pręt z osmu schowamy, dobra? I jeszcze te superstopy, tu mieliśmy jeszcze kilka, raz, dwa, trzy, dobra, i czego tam jeszcze potrzebujemy? Tytanu powinniśmy mieć w sumie trochę, raz, dwa, trzy, to jest jedna maszyna, druga i trzecia, dobra, czyli 3 wiertła T3, znaczy ekstraktory, przepraszam, T3 będziemy mogli zrobić i ustawimy je sobie
właśnie tam, gdzie wydobywamy chyba osm, mi się wydaje, bo teraz widzę, że te pręty z osmu są bardzo nam potrzebne w dużych ilościach, bo ekstraktory rudy, tutaj po prostu potrzebujemy osmu, tak? I gdzie tam jeszcze było? A, i tutaj do... Nie. Tu nie, tu potrzebujemy też irydowy. To czego jeszcze osmu potrzebowałem? Kurczę, teraz nie wiem, teleporter? Nie, to nie wiem. Dobra, w każdym razie lecimy sobie do właśnie osmu. I rozbierzemy sobie prawdopodobnie właśnie tutaj ten ekstraktor T2, tylko najpierw będziemy go musieli opróżnić i to może być mały problem, żebym nie strzelił faila z surowcami. Czyli raz, dwa, trzy. Dobra. Musimy opróżnić tutaj to wszystko, żebyśmy mogli to rozebrać. Tak jest. Tutaj oczywiście też odzyskujemy te pręty, więc to jest o tyle fajne, bo z ekstraktora rudy T2 mamy dwa pręty irydowe, a tutaj potrzebujemy jednego, więc każdy ekstraktor rudy T2 da nam dodatkowy pręt irydowy, który możemy później sobie wykorzystać do chociażby podgrzewacza T5, gdzie z każdego T4 będziemy mieli też dwa pręty irydowe. I git! I nam się to, kurczę, fajnie wszystko powymienia, nie będziemy musieli dodatkowo jeszcze turbo farmić nie wiadomo ile tamtych przedmiotów. Dobra, postawmy jak to teraz tutaj... Czy to się... A czemu ty się tu nie chcesz postawić? Co, że larwa? Nie gadaj, że ci larwa przeszkadza, ej. O. Nie no, serio, larwa ci przeszkadzała, mordo? No co ty? Jakąś warzatka larwa normalnie. Dobra, nie, wyrzuć na razie, jakby nie potrzebuję. Okej, dobra. I mamy, moi drodzy, tutaj możemy sobie to... Wybierz rodzaj rudy do wydobycia, proszę bardzo. Osm! Let's go! I sam osm będzie się... To jest genialne. To jest genialne. Tak długo człowiek czekał na to, nie? Tak długo. Zróbmy to w ten sposób. Zrzucę sobie tutaj na razie te wszystkie rzeczy. Szybciej będzie mi po prostu te skrzynie i to wszystko, że tak powiem, wy... czekaj, żebym nie wyrzucił tego, co jest akurat, powiedzmy, że ważne. Dobra, weźmy to i to już będziemy mieli. Dobra, postawimy sobie kolejny T3. No to teraz... Co tu jeszcze ci nie pasuje teraz? Co ci tu nie pasuje, ej? Jak tu jesteś tej samej wielkości, no? No patrz. No przecież, jak to sensu nie ma, ej? Come on! No normalnie powinno móc wejść. No nie, co, że niżej? Dobra, ciul, dam niżej, nie ma problemu. Ej, może o to chodzi. Takie schodki zrobimy, nie ma problemu. Proszę bardzo, i tutaj również zaznaczamy 8. Siema. Zarąbiste, to jest naprawdę zarąbiste. Okej, a zrzucimy sobie z powrotem tutaj wszystko. Podmienimy sobie normalnie maszynki i siema. Nie, najpierw muszę to wyciągnąć. Tak, pyk, dobra. Bo tego tak nie zrobię, nie? Bo prętu potrzebuję. Ale to w sumie mówię, z takiego jednego ekstraktora mamy spokojnie narzędzi, surowców, żeby zrobić sobie właśnie nówkę sztukę. Tu możemy dać tak, a możemy dać niżej, będą takie schodki ładne. Nie mogę już. Dobra. To niech będzie w ten sposób, to będzie troszeczkę wyżej. Nic się nie stało, ej, ja tam zły nie będę. W ogóle też ciekawe, że możemy sobie, wiecie, i super stopy wydobywać, jakieś inne surowce. Tylko to też jest ciekawe, bo na przykład jak to się ma do miejsc, gdzie takich surowców typowo nie możemy wydobywać. No chyba, że ten ekstraktor rudy działa w taki sposób, że on i tak wydobędzie ci tą rudę, której normalnie by tutaj nie mogło być, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy to tak by działało, ale tak czy inaczej cieszę się z tej zmiany. Dobra, czekajcie, odłóżmy sobie tutaj te podstawowe pierdółki. Ale będziemy mogli zbierać wszystko, kurczę, tytan. Żelazo oddzielnie, tam magnes, ten będzie łatwiej w ogóle, wiecie co, segregować to wszystko, to jest kozak. Dobra, starczy mi na jeszcze jeden, na jeszcze jedną maszynę tutaj, na ten ekstraktor, to byśmy mieli idealnie, wow, cztery ekstraktory byśmy mieli wtedy idealnie, ale najpierw muszę sobie skoczyć jeszcze do bazy, tylko sobie zrzućmy na razie tutaj to, weźmiemy cały osm. I pięknie będziemy mogli sobie tutaj działać. Tak samo z irydem będziemy mogli zrobić. No to jest po prostu piękne, panie. To jest po prostu piękne. Dobra, tutaj, proszę bardzo. Osm. Odłóżmy sobie na razie to. Weźmy tutaj sobie wszystko. Tak jest. Rozbierzemy to elegancko. Zrzucimy sobie tutaj te rzeczy. Cyk.
Teraz tutaj sobie te pręty weźmiemy, w sumie może być jeden taki pręt i jeden taki, to jest spoko, ale tu mówię, dużo prętów irydowych odzyskami, to mi się bardzo podoba, nie? Raz, dwa, trzy, dobra, i tutaj tylko potrzebujemy się pozbyć tego. Teraz wracamy sobie do bazy. Robimy sobie pręt z osmu, nawet dwa, elegancko. Tu sobie odłożymy, bo mamy jeszcze mały ekstra osm. Posegregujmy sobie. To będziemy mieli tak na dobrą sprawę jeszcze trzy ekstraktory, ale na razie zrobimy sobie ten jeden. I przydałoby się jeszcze... Nie to chciałem! Proszę tu postawić to z powrotem. Woda, tak jest, bo na wodę będzie trzeba akurat uważać, panie. Ale to jest fajne, to mi się mega podoba. Dobra, awesome, go. Z powrotem i stawiamy sobie trzy warty. Czwarty ekstraktor, proszę bardzo. On może być tak, on może być chyba nawet niżej troszeczkę, nie? Nie, on się akurat stakuje w ten sposób. Dobra, jakby to nie... Absolutnie mi to nie przeszkadza. I tak na dobrą sprawę jeszcze moglibyśmy sobie tutaj kolejny postawić prawdopodobnie, ale ej, cztery, że tak powiem, skupione tylko i wyłącznie na wydobywaniu osmu. No myślę, że... No kurde, panie kochany, ale czekaj, bo tu nie wybrałem, moment, bo oho, bym faila strzelił, only osm, dziękuję. To jest też fajne, że mamy ten ekranik i on nam pokazuje, co tutaj dokładnie jest wydobywane. To jest naprawdę kozak, to mi się też podoba. Dobra, i mamy dużo prętów, jak widzicie, tych irydowych i super stopu, to też nam się przydadzą. No i tu jeszcze tego craftera będzie trzeba na pewno przerzucić właśnie, nie? A tu przy okazji, jak mamy dwa osmu, proszę bardzo, bierzemy sobie cyk. Crafter. I teraz zróbmy to może w ten sposób. Czekajcie, bo chciałbym to zrobić tak, żeby te maszyny od razu tutaj były w zasięgu. To by było super. Ale chyba nie będę w stanie tak tego zrobić. Bo gdyby nam się to udało, to moglibyśmy ustawić sobie to, żeby od razu nam craftowało na pręty. To by było mega dobre. Ale chyba tutaj niestety nie będę w stanie. No chyba, że ogarniemy sobie, czekajcie... troszeczkę żelaza i zrobię fundamenty, bo być może na fundamencie normalnie będę mógł sobie postawić. Weźmy troszeczkę żelaza. Meteoryty lecą! A ja się chowam. Dobra, i teraz weźmy sobie tutaj tak. Fundament, damy go sobie gdzieś tutaj po środku, jak się uda, mniej więcej. Da rady czy nie da rady? Oj kurde, coś czuję, że nie da rady. Ty, a z tyłu może? Czekaj. Boże, jak tam nadupcają, ty. Będzie się to tak... Będzie? O, idealnie. O, jak mi się to podoba. I teraz, żeby tutaj tylko dać, nie? Jest, git. Dobra, czekaj. Odwróćmy to sobie. I dajmy to maksymalnie do środeczka, jak tylko jesteśmy w stanie, nie? Dobra. I teraz w tym... Oj, się... Nie mogę tu przejść. Halo. Jak ja nie lubię, jak te meteoryty nawalają, ej. Spokój tam. Dobra, i teraz możemy sobie tutaj idealnie. Dobra, i to nam wszystkie bierze? Wszystkie, cztery, zarąbiście. No i tutaj układamy sobie pręt osmu, proszę bardzo. I nam się będzie od razu pręt osmu robił. Kozak, to jest kozak. Uspokoić się tam, kuźwa, z tymi meteorytami, szalone. No, ani chwili spokoju na tej planecie, no. Ale dobra, mamy ładnie tutaj ustawione automatyczne, kurcze, kraftowe. Dobra, ja poczekam chwilę, co nie, bo to się nie skończy szybko. O, teraz się... Cicho! No, teraz się skończyło, dobra, okej. Także mamy idealnie ustawione cztery ekstraktory rudy, te trzy i dodatkowo podejrzewam, że moglibyśmy sobie tutaj ustawić jeszcze naprzeciwko również właśnie taki ekstraktor rudy, te trzy. Tutaj już raczej nie i tutaj nie, ale jeszcze te dwa, może nawet trzy bylibyśmy w stanie tutaj władować, co jeszcze bardziej zwiększyłoby produkcję właśnie osmu. Ale to jest fajne, że wszystkie te skrzynie są w zasięgu właśnie tego craftera. I on nam będzie sobie normalnie craftował tutaj pręty osmu. To jest naprawdę coś niesamowicie przydatnego. Nawet te skrzynie tak bardzo nie będą na tutaj potrzebne, no bo co najwyżej możemy mieć skrzynie pod właśnie pręty z osmu, nie? Ale to jest, to jest chyba najfajniejsza i najlepsza w ogóle zmiana. I fajnie, że to działa w tak, wiecie, tak obszarowo, że można to ustawić fajnie dookoła tych maszyn, żeby to
wyłapywało ich więcej. Naprawdę kozak, naprawdę, naprawdę kozak. Okej, okay, mamy trochę tych prętów irydowych. To jest spoko. No i trochę tych prętów właśnie z superstopu. Tu jeszcze miałem ich kilka. Tak jest i tak jest. Tu mamy jeszcze pręty z uranu. Mamy dużo silników rakietowych, co też na pewno wykorzystamy sobie do wysłania nowych rakiet właśnie. Ale to na pewno w swoim czasie. Dobra, tu mamy troszeczkę superstopu. Okej, okej, okej. Teraz pytanko. Skoro zrobiliśmy to... Właśnie, jeżeli ja rozbiorę wiertła T4, z tego będę miał 8 i superstop po prostu, który będę mógł przeznaczyć na właśnie... na pręty, dzięki czemu będziemy mogli sobie spokojnie robić tutaj właśnie wiertła T5. I w sumie jedynie co do prętu z superstopu potrzebuję aluminium, którego też mam dość dużo, więc myślę, że nie powinno być takiego problemu. A o ile się nie mylę, zaraz przy tych wiertłach T4 mam... Pakłażany jeszcze zjem. Mam tam, z tego co pamiętam, dużą ilość... Znaczy mam, przepraszam bardzo, dostęp do... tej, jak to się, kurczę, stacji rzemieślniczej, tak, stacji rzemieślniczej, więc moglibyśmy wziąć sobie to w ten sposób. Załóżmy, że, czekaj, do prętu potrzebujemy w przypadku superstopu 8 chyba, co nie, a nie 9, o ile się nie mylę, bo tam w środek idzie aluminium właśnie. Tak, czyli potrzebujemy 8, ale dobra, zaokrąglmy sobie do 9, czyli wychodziłoby na to, że 3... nie, przepraszam, nie 3, a 2 wiertła T4 to już jest jeden pręt z superstopu, ale to nie będzie jeszcze, czyli 3 wiertła to będzie jedno takie, nie? Okej, okay, ale to i tak wyjdzie nam sporo z racji tego, że to są po prostu lepsze maszyny. Ile my mamy wierteł? Zobaczcie, 74 wiertła T4, no to i tak kilkanaście wierteł T5 będziemy mieli dostępnych. Tak samo z ogrzewaczami, mamy 50 praktycznie ogrzewaczy MT4, ekstraktorów rud mam 27, także to jest naprawdę, tu mamy teraz ekstraktor rudy T3, super, naprawdę, naprawdę super, energii też powinno mi na spokojnie wystarczyć, w razie czego możemy sobie zrobić nowe generatory. Dobra, roboty będzie dużo, to na pewno, ale spokojnie i już moja w tym głowa. Dobra, załóżmy sobie w ten sposób, weźmiemy sobie 3, raz, dwa, 3, czekaj, po to, żeby były dwa pręty, nie? Dobra, bierzemy dwa aluminium, żeby mieć po prostu dwa pręty, nie, przepraszam, cztery aluminium, żeby mieć cztery pręty, żeby mieć po prostu dwie maszyny. Dobrze liczę, czy że nie? Źle liczę, dobrze, nie, źle, dobrze, tak, no, dwa aluminium, żeby mieć po prostu dwa pręty, bo jak sobie rozbierzemy trzy wiertła T4, zrobimy sobie jedno wiertło T5, tak, dokładnie, o to mi chodziło. Zobaczmy tylko, jak ono większe będzie względem właśnie czwórki, bo to też może być różnie, ale będzie tutaj przeróbek. Na pewno wszystkie ekstraktory rudy będzie trzeba wymienić, wszystkie wiertła będzie trzeba wymienić jak na jak najlepsze po prostu odpowiedniki tych maszyn. No i zobaczcie to, no przecież to jest kuźwa jaskinia wierteł T4, nie? W ogóle najlepsze jest to, że ja tu mam teleport, ale o tym zapomniałem. No trochę nie grałem na tym świecie, ej. Miałem prawo pozapominać, tu jeszcze jakieś pierdółki mamy, o, nawet jakieś aluminium się schowało, proszę bardzo. Dobra. No to w takim razie, proszę bardzo, bierzemy i rozbieramy wiertełka. Czy jakby to może zrobić? Zacznijmy od tych może na górze, co? Hapdong! Hapdong! I hapdong! I to już mi nie starczy na czwarte, dobra. To teraz lecimy sobie tutaj. No chociaż jedno sobie zrobię, ej, żeby sobie zobaczyć, jak ono wygląda. Teraz proszę bardzo, pręcik, and pręcik. And pręcik. No i tak, dokładnie. Czyli dobrze, czyli dobrze liczyłem. Wyjątkowo się nie pomyliłem, nie? I teraz lecimy sobie tutaj. Ożeś ty w mordę kopane. To trochę większe jest. Czekaj, o kurde. Okej, okay, a tak. No, także. O kurde, poczekaj, bo ja tego nie postawię tu. Aha, no tak, no na suficie se postaw. Dobra, może gdzieś, gdzieś tu było. Ja pierdzie, jakie to jest bycze. Dobra, tu postaw. Eee,
O kurde! Jakie to jest bycze! Kurna mać! No, trzy wiertła w jednym są macz, nie? I ja pierdzie, dobra, to ja sobie tak nie będę mógł poustawiać tych maszyn tak jak mam tutaj, ale... Ale no... I tam to jeszcze będzie trzeba zobaczyć, bo to mnie bardzo interesuje. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku się pożegnamy. Postaram się nagrać zaraz jeszcze kolejny, pomimo tego, że mam jeszcze zatoki zawalone i mówię troszeczkę przez nos, ale co by tam na to patrzeć? Kurde, Planet Craftera, trzeba grać to i nagrywać, rozumiesz, normalnie kolejne odcinki. Widzowie czekają. A poza tym ja jestem tak zajarany, że nie ma opcji, żebym ja teraz nagle co, wyłączył sobie grę i dobra, nie będę sprawdzał nowych rzeczy. Nie, ja chcę sprawdzić, co jest tam, kurczę. Chcę, nie wiem, poprzestawiać jeszcze te maszyny, ale myślę, że w następnym odcinku właśnie polecimy sobie w Explore i sprawdzimy sobie, co jest właśnie tam, żeby wiecie, żeby nie było wszystko w jednym odcinku, bo i tak się troszeczkę dzisiaj zadziało. Bardzo fajnie, cieszę się, że takie update'y, kurczę, powchodziły. No i kurczę, czekam na więcej, no czekam na więcej, tak czy inaczej. A wam mam nadzieję, że odcinek się spodobał, zostawicie masę łapeczek w górę oraz odsyłam do subskrypcji kanału, moi drodzy, do 800 tysięcy subów na tym kanale, oczywiście, jak najbardziej. A, jeszcze przepraszam, miałem tą wiadomość, zobaczmy sobie od Riley. Przeprowadziłem głębokie skanowanie planety i coś jest nie tak, otrzymuję dziwne sygnatury geologiczne i niespójne dane topograficzne w pobliżu twojej lokalizacji. Spróbuj dostać się do tego miejsca. Użyj lewego dolnego rogu interfejsu, aby się poruszać. Wait, what? Użyj lewego dolnego rogu interfejsu, aby się poruszać. Co? Ale ja się nie mogę ruszać. Użyj lewego dolnego rogu interfejsu. Lewego dolnego, no to tu jest lewy dolny róg, no i... Co mi to daje? A tu chodzi, o to ci chodzi, że współrzędne ci chodzi, ta, to o to ci chodzi, ta, no. Ale ty, to ja tego nie zapamiętam, nie? Dobra, będziemy musieli podziałać sobie tym razem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, do następnego, trzymajcie się i pa, pa!